Dzień dobry. Póki co zostajemy pod dworcem, ale zmianie uległa godzina kręcenia naszego programu. Teraz możecie nas spotkać tutaj po godzinie 12. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości, no ale chyba na ten moment zostajemy dalej na tym placu przed dworcem w Tczewie. Dziś zapytamy tczewian, jaki mają pomysł na zagospodarowanie tczewskiego wiatraka. Restauracja. Restauracja. Jakaś tak. Konkretna kuchnia, czy to już tam bez różnicy, co by tam serwowano? Aby restauracja była. Aby restauracja. No dobra, to może ten pomysł trafi gdzieś do władz miasta. Może. Miłego dnia życzę. Nie mam pojęcia, jestem z Gdańska. A, jest pani z Gdańska. Z Gdańska. A jak się Tczew podoba? Fajne miasto, nie fajne? Tczew jak Tczew. Normalne miasto, nie, bardzo mało fajnego prezydenta. Gdzieś go śledzę na Facebooku i uważam, że jest bardzo w porządku i z tego co nawet gdzieś tam czytałam, że mają komunikację teraz mieszkańcy bezpłatną. A więc jest to piękne i to powinno być też w Gdańsku, przynajmniej dla mieszkańców. No może jakaś kawiarnia albo co? Kawiarnia. No. Jakiś taki typowy lokal dla tczewian, czy może coś takiego bardziej, wie pani, dla turystów? A na turystów tak mniej więcej, na turystów. To dziękuję pani, bardzo miłego dnia. Nie, tak samo, dziękuję panu, miłego dnia. Wejherowo. To jak się w Tczewie podoba, fajne miasto? No właśnie, przyjeżdżamy tutaj dwa razy do roku. A z tak, jakiej okazji? Urodzin naszych koleżanek, no tak. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Można pozdrowić do kamery. No, pozdrawiam wszystkich, tczewian i gdańszczan i kartuz i wejherowo. To my się oczywiście przyłączamy do pozdrowień. No a jubilatce wszystkiego najlepszego. Nie mam pojęcia, nawet bym nie pomyślała o tym, co by to mogło powstać, ale fajnie by było, żeby można było go zwiedzać, nie? Jeżeli jest tyle lat już u nas, to fajnie by było, żeby był otwarty i jakieś tam ala muzeum zrobić, czy coś takiego w tym, z tego zrobić, nie? Czyli najważniejsze, żeby ten budynek był otwarty dla mieszkańców. No tak fajnie by było, tak myślę, nie? Bo jestem rodowitą tczewianką i wiele razy tam przychodziłam, fajnie by było tam nawet sobie zajrzeć i przejrzeć sobie, jak to w ogóle wygląda od środka. Nigdy pani nie była w środku? Nie. Nie miałam okazji. No to życzę tego, żeby się udało w końcu wejść. No i miłego dnia dla pani. Dziękuję bardzo i wzajemnie. Nie mam pojęcia. Żadnych pomysłów? Nie. Dobra, dzięki. No zburzenie go. Zburzenie. Tak. Co w tym miejscu wtedy miałoby powstać? No nie wiem, jakaś szkoła dla osób, które chcą coś bardziej rozwijać. To jakby pan do tego pomysłu przekonał konserwatora zabytków? Nie wiem. Ja tu tylko pracuję, nic więcej. Tak. Miłego dnia. Miasto jest fajne, miasto. Przyjemne. Co się panu najbardziej podoba? No nie wiem. Generalnie teraz nowy dworzec. To jest jedna rzecz. No i miasto takie jest przyjemne do życia. Ale czegoś więcej mogę powiedzieć. No, gdybym tu mieszkał, to może bym robił coś więcej. Mąkę mogę robić. Mąkę. A jakieś inne pomysły są? Nie. Kufiec, tak poprzednio. Czyli harcerze powinni wrócić. Harcerze. Powinni wrócić. Pan kiedyś był harcerzem? Byłem kiedyś. I jak pan wspomina tę harcówkę? Oj, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No. Nie zapomnę tych dni, co tam się spędziło wieczorami, ranem. No i wyjazdy harcerskie. Czyli gdyby teraz pan mógł nakłonić młodych ludzi, no to na pewno pan by im coś powiedział. Jeżeli pan chce, no to jest właśnie ten moment, żeby może jakiś apel do młodzieży, żeby do harcerstwa wstępowali. No najbardziej. Jest wielka przygoda, można powiedzieć. No i dużo można zdobyć, bo to i odznaki tam, sprawności, niesprawności, no różnie. Szkoła życia po prostu. Szkoła życia. Tak jak we wojsku, szkoła życia. Trudno mi powiedzieć. Kiedyś tam była harcówka, nie? Czy jak to tam się nazywało? To może dobry pomysł to byłoby właśnie oddanie tego budynku harcerzom, co pan sądzi? No ktoś by musiał, kto by się tym zajął. Myślę, że jak harcerze najlepiej by się tym zajęli, nie? Ale co? Nie wiem. Tak mi się wydaje, nie? Nie mam pomysłu. Dla mnie to jest urokliwe, że ja z zewnątrz widzę to, a co w środku, to nie ode mnie zależy. Czyli jakby pan miał coś podpowiedzieć władzom Tczewa, to najważniejsze jest to, żeby ładnie wyglądał z zewnątrz. A co w środku, to już mniej istotne. Ja popatrzeć, tym bardziej, że to jest taki nietypowy jak na wiatraki, bo pięć skrzydeł ma, podobno nie ma gdzie. Pomysłów na tczewski wiatrak było kilka. Padło na przykład między innymi to, żeby w naszym mieście we wiatraku stworzyć kawiarnię bądź restaurację. Też pojawiła się taka opinia, że dobrze byłoby, gdyby ten wiatrak wrócił do harcerzy. Zobaczymy, jaka będzie jego przyszłość. Jeżeli wy macie jakiś pomysł, no to też śmiało możecie się nim podzielić z władzami naszego miasta. Być może władze was wysłuchają. My na razie mówimy wam dziękujemy, no i do zobaczenia w przyszłym tygodniu.